Szanowna Dyrekcjo, Szanowny Doktorze Manfredzie, zaproszeni goście, droga młodzieży. Powiem tak, branża jest taka, żeby trochę zacząć humorystycznie, że od razu zrobiłem się głodny. Natomiast mówiąc całkiem poważnie, bardzo się cieszę, że w ostatnich czasach, czyli mam na myśli te ostatnie 2 lata, sytuacja pozwoliła, że w ogóle te praktyki mogły się odbyć. Sytuacja pandemiczna, również podziękowania tutaj do partnera centralnego, że jest taka możliwość korzystania z tych praktyk w Niemczech. Dzięki programowi Erasmus, co wiąże się z Unią Europejską i z naszym wielkim domem, którym jest Europa, i nie możemy o tym zapominać, że mógłbym powiedzieć niechcący, ale chcący, nawiążę również do obecnej sytuacji, że tylko Europa i NATO jest gwarancją naszego bezpieczeństwa, tego w rozumieniu klasycznym, ale również takich rzeczy jak wyjazdów, zwiedzania, czyli dotyczy to bezpośrednio branż, w których wy się kształcicie w tej szkole, bo kuchnia nie zna granic i cieszę się bardzo, że mogliście również poprzez te praktyki pewnie doskonalić swoje umiejętności, nie tylko typowej kuchni polskiej, tutaj akurat północ Europy, ale myślę, że wszystkie dania nie są wam obce, bo podróże, można powiedzieć, że podróże kulinarne są nieodłączną częścią generalnie podróży geograficznych, łączą się ze sobą. W związku z powyższym ja już wiele razy próbowałem, więc jeżeli ktoś czuje się w tej branży mocno, to ósmoklasistów obecnych tutaj zachęcam do przyjścia do popularnego ekonomika, bo tak jak powiedziałem, tutaj na pewno nauczycie się dobrze tego zawodu i mówię to nie a priori, tylko empirycznie, bo nieraz nie dwa próbowaliśmy tutaj wyrobów na uczniów uczących się w ekonomiku. No i cóż, pewnie w kolejnej części dzisiejszego spotkania również będą podziękowania i nagrody. W związku z powyższym wszystkim z was życzę udziału w kolejnych konkursach, spełnienia swoich marzeń, doskonalenia swojego warsztatu, zarówno hotelarzom, kucharzom, branży turystycznej, bo nieważne, co wykonujemy w życiu, ważne, żeby wykonywać to dobrze. To jest takim fundamentem, a jak już się nie da, to przynajmniej się starać wykonywać to dobrze, to jest na pewno gwarancją sukcesu. No i cóż, jesteśmy na takiej dacie, że również życzę wam, żeby ten rok szkolny został dokończony w spokoju, z dobrymi wynikami. No i pogoda sugeruje, że nieuchronnie zbliżają się wakacje, których pewnie nie lubicie, bo wolicie się uczyć. Oczywiście żart, można się śmiać, żart prowadzącego. I cóż, również w dzisiejszych czasach warto chyba powiedzieć o tym, że zaczynamy doceniać rzeczy, które były nie tak dawno jeszcze oczywiste. Więc spokoju, zdrowia dla całego grona pedagogicznego, dla wszystkich uczniów, dla wszystkich zaproszonych gości. No i samych sukcesów. No, dzisiaj jesteśmy na podsumowaniu takiej, a nie innej branży, więc głównie sukcesów zawodowych. A przy okazji, jeżeli już ukończycie tą szkołę, do znalezienia takiej pracy, która będzie wam dawała satysfakcję, będzie was cieszyła i oczywiście nierozłącznie będzie 1 czy 10 każdego miesiąca w odpowiedni sposób doceniana, co też wam będzie sprawiało na pewno przyjemność. Wszystkiego dobrego.